Cześć, jestem Adrian i dzisiaj będę czytał książki. Jak dobrze wiemy, mamy styczeń, czyli w sumie święta, święta i po świętach, a razem z po świętach mamy po pieniądzach. Wiadomo, prezenty, potem jakieś sylwestrowe wyjścia i te sprawy, no i portfel staje się cienki. A coś czytać trzeba, a jak wiemy, książki kosztują. Taki fun fact. I z tej okazji wpadłem na pomysł, żeby przeszperać internet, a konkretniej OLX, Vinted i takie, wiecie, stronki, gdzie się sprzedaje używane rzeczy. I w ten sposób chciałem znaleźć książki w konkretnych cenach. 5, 10, 15. No i udało mi się. I znalazłem całkiem ciekawe książki. Tak więc teraz wam pokażę, co kupiłem, żebyście wiedzieli, o czym będę mówił. A już co do poszczególnych książek, to dalej w filmie. Tak więc książka za 5 zł to jest Królestwo Czarnego Łabędzia. Nigdy o niej nie słyszałem, nigdy jej nie widziałem. Nie miałem pojęcia. Była za 5, więc kupiłem. Następnie za 10 zł Życie Pi. O tym wiedziałem, słyszałem, oglądałem film, więc wiedziałem co to. Na koniec całe 15 Polish Zlotys. Tamte dni, tamte noce. Wydaje mi się, że nikomu nie trzeba przedstawiać. Tak więc dzisiaj w filmie będzie o tym. Więc teraz wydaje mi się, że możemy już przejść do poszczególnych książek. Zaczynamy od książki za 5. I tak jak mówiłem, nigdy o niej nic nie słyszałem, nigdy jej nie widziałem, nie wiedziałem czego się spodziewać. Nie słyszałem też o autorce. No ale w tych moich poszukiwaniach za 5 to też była taka książka, która najbardziej nawet samą okładką mnie przyciągnęła, bo inne były tragiczne, bardzo tragiczne. Ta nie jest najlepsza, ale inne były znacznie gorsze. I gdy zaczynałem czytać tę książkę, to miałem takie nastawienie, no dobra, zobaczymy jakby co to może być. Wcześniej nie przeczytałem nawet tyłu, bo stwierdziłem, kupiłem tę książkę, muszę nagrać film, nie mam wyjścia, muszę ją przeczytać. Co by się nie działo. I po pierwsze, okazało się, że jest to urban fantasy, czyli fantastyka, która dzieje się w naszym świecie z naszymi takimi realnymi elementami, ale właśnie są te aspekty fantastyczne. Tak więc tutaj, co do tematyki, byłem jak spoko, lubię fantastykę. No i muszę wam powiedzieć, że ta książka była dla mnie naprawdę zaskoczeniem i z chęcią przeczytam jej drugi tom, ponieważ taki istnieje. Może to nie jest najlepsza książka świata, może to nie jest jakaś bardzo oryginalna i porywająca historia, ale ma w sobie coś, co sprawiło, że po prostu dobrze się bawiłem. Tak krótko o fabule. Mamy dziewczynę, której matka umiera w wypadku, w którym ta dziewczyna też brała udział, ale ona przeżyła. Ona ma ojca i pewnego dnia idzie sobie po mieście, nagle trafia do dziwnego budynku i tam taki pan daje jej szkatułkę z takim samym znakiem, jaki ona ma na wisiorku. Ona zabiera tę szkatułkę do domu, otwiera ją i się zaczyna. Ogólnie nie brzmi to porywająco, ja wiem, jednakże jest przyjemne. No i te elementy fantastyczne były tutaj całkiem okej. Niektóre były trochę takie naciągane, za bardzo przesadzone, takie, z którymi no, nie do końca się zgadzam, jakby z ich istnieniem i że one po prostu mi się nie podobały. Inne były okej, nie było nic tutaj też takiego właśnie oryginalnego, szałowego, że byłem jak wow, to jest coś super. Też rozwój tej postaci, tej naszej głównej bohaterki na szczęście też nie jest jakiś taki za bardzo przesadzony, że ona dowiaduje się, że ma jakieś moce, czy tam ma jakieś predyspozycje i nagle wiecie, ona już umie wszystko i pokonuje cały świat. I jest on całkiem szybki, ponieważ no, książka też nie jest za gruba, ale nie jest aż tak absurdalny, więc jakby to jest pewien plus. Jeżeli kiedyś wpadłaby wam w ręce ta książka, to wydaje mi się, że warto po nią sięgnąć. Tak, chociaż wiecie, dla fanu. A jak kiedyś wpadnie wam w ręce drugi tom i go nie będziecie chcieli, to dajcie znać, gdzie go zdobyć. A no i akcja dzieje się w Nowym Jorku. Może dla niektórych ma to znaczenie. Wydaje mi się, że o tej książce to tyle. Tutaj nie mam jakoś wiele przemyśleń, nie mam jakoś wiele do powiedzenia, dlatego nie będę przedłużał i zabieramy się za następną książkę. Uwaga, uwaga, 10-złotówka. Życie Pi. Ta książka była niesamowita. To jest moje zaskoczenie roku 2021, bo skończyłem ją jeszcze w 2021. I ponieważ znałem tę historię, co prawda z filmu, ale jakby kontekst miałem, to nie spodziewałem się niczego wow. Jednakże ta książka mnie zachwyciła i zaskoczyła. I wzbudziła same pozytywne emocje. Czytając ją, trochę obawiałem się na początku, bo są poruszane pewne tematy religijne. I po prostu religia jest takim tematem, który jest bardzo kruchym lodem i cieniutkim. I w ogóle postawisz nogę nie tam i jest źle.
No więc, tego się właśnie obawiałem, ale nic takiego się nie zdarzyło. W sensie, lód się nie załamał i ja nigdzie nie spadłem. Krótko o fabule. Mamy chłopaka, którego ojciec ma za pewnego dnia, postanawiają się przeprowadzić do Kanady, wypływają, płyną sobie promem, statkiem i jest katastrofa, ponieważ ten statek się rozpada. I w ten oto sposób nasz bohater ląduje na, jak się nazywają te takie małe statki zapasowe, awaryjne, szalupa? Ale właśnie ląduje na takim małym, awaryjnym stateczku razem ze zwierzętami. I głównym zwierzęciem na tej jego łódce jest tygrys. I wiecie, tutaj też myślałem, że może być krucho, bo jednak akcja dzieje się tak naprawdę na zamkniętym terenie. Ciągle jesteśmy na tej łódce przez prawie całą książkę. Dobra, może przesadziłem, ale przez znaczną część tej książki po prostu jesteśmy na oceanie. Więc tak naprawdę można się domyślić, że jesteśmy skazani na przemyślenia naszego bohatera i to, co się tam dzieje wokół niego, ale no też na skalę jakąś niezadziwiającą, no bo co się może dziać? Chociaż teraz tak myślę i wiele może się dziać na oceanie. Ja bardzo lubię takie podejście analityczne bohaterów do danej sytuacji. I właśnie lubię opisy, których tutaj nie brakuje. Dlatego ta książka była naprawdę dla mnie ogromnym, ogromnym zaskoczeniem. I to, co się stało na końcu, to po prostu zniszczyło mój mózg. To było niesamowite i tak naprawdę dało nam pełne pole do popisu, jak my to rozumiemy i co się wydarzyło. Wiadomo, nie chcę wam zdradzać, co się tam wydarzyło i też wiem, że jednak nie dla wszystkich może to będzie taki szok jak dla mnie, bo tak naprawdę tam nie wydarzyło się nic i wydarzyło się wszystko. I moim zdaniem to jest idealne podsumowanie tego zakończenia. Dlatego jeżeli jeszcze nie czytaliście Życia Pi, to bardzo wam polecam tę książkę. I też coś takiego, co mam czasem po przeczytaniu pewnych książek i tak miałem właśnie w przypadku roku 1984, to jest to, że z chęcią chciałbym omówić tę książkę na lekcji języka polskiego na przykład. Wiecie, usiąść w gronie osób zaznajomionym z tematem oraz posiadających wiedzę z różnych dziedzin, które mogą się przydać właśnie tutaj jakby w interpretacji i to wszystko sobie krok po kroku omówić. Bardzo często jest tak, że czytamy jakąś książkę i ona nam się podoba, a jak jeszcze się zaczniemy nad nią zastanawiać i coraz więcej do nas dociera, co tam było i po prostu rozszyfrowujemy sobie jej znaczenie, to jesteśmy w coraz większym szoku. I dlatego właśnie na przykład niektóre książki u mnie zyskują dodatkowe gwiazdki dopiero po czasie. I ta książka dostała ocenę 4,5 ode mnie na Goodreadsie, ale zaraz to zmienię na piątkę, ponieważ naprawdę mnie urzekła. Też co było fajne w tej książce to, że było całkiem sporo o zwierzętach i były różne takie ciekawe fakty, jakieś właśnie ciekawostki i po prostu zachowania zwierząt i tak dalej, więc serio, jeżeli lubicie zwierzęta, polecam. I wydaje mi się, że to tyle o tej książce. A na koniec Tamte dni, tamte noce i jak widać, jestem w trakcie. Tamte dni, tamte noce skończyłem dzisiaj rano. I jeśli oglądaliście film, to wiecie, że był bardzo klimatyczny. Jeżeli czytaliście książkę, to wiecie, że była bardzo klimatyczna. Sposób, w jaki tutaj jest wszystko opisywane, jest niesamowity. Naprawdę czyta się to i ma się takie poczucie, że to jest coś dobrego. Przynajmniej tak mi się wydaje. A wszystko też jest opisywane z perspektywy chłopaka, który ma całkiem niestandardowe podejście do myślenia, do życia i tak dalej. Ogólnie powiem wam, chociaż raczej wszyscy wiecie, o czym to jest, ale tak naprawdę jest to historia miłosna i głównie na tym się to skupia, cała ta książka. Mamy rodzinę, w której ojciec jest profesorem i co roku przyjmują do swojego domu studentów, którzy pracują nad swoimi książkami, nad swoimi pracami, które piszą. I pewnego roku przyjeżdża pewien student, chociaż tak naprawdę doktorant, chyba tak. I pomiędzy nim a synem tego profesora zaczyna się pewna relacja. Jest to relacja ciężka, bo skazana tak naprawdę na niepowodzenie. A jeżeli nie na niepowodzenie, to na smutny czas, ponieważ no, przyjeżdża on do nich tylko na pewien okres. I potem wyjeżdża, więc jakby wiecie. Tutaj mamy Włochy, a nasz Oliver, czyli ten doktorant, jest ze Stanów Zjednoczonych. Więc, no,
Wiadomo, że prędzej czy później wyjedzie, no i po prostu będzie smutno. Co do mnie trafiło najbardziej, to właśnie takie analityczne podejście naszego bohatera do wszystkich sytuacji i do otoczenia. Ponieważ, no ja lubię, jak tak wszystko jest po prostu przeanalizowane i wszystko jest tak dokładnie opisane i jeszcze w tak piękny sposób. Ostatni rozdział tej książki był tak niesamowicie smutny. Już wiadomo było, co nadchodzi, wiadomo było, co się stanie, ale potem też było zaskoczenie, ponieważ była opisana akcja dużo, dużo, dużo lat w przód, więc byłem jak, o, ciekawe. Więc jakby to jest pokazanie takiej historii młodzieńczej miłości, która potem zostaje w nas na zawsze, do końca, naprawdę. Nie da się z niej wręcz wyleczyć. Moim zdaniem warto sięgnąć po tę książkę, bo naprawdę ta historia jest bardzo przyjemna, cały klimat, otoczenie jest bardzo przyjemne i język, którym jest napisana, jest bardzo przyjemny. 3 przyjemności, 0 nieprzyjemności. No może. Poza przedostatnim rozdziałem, który był dla mnie... trochę się po prostu zacząłem nudzić. To było rozdział, gdzie było tak naprawdę opisywane spotkanie autorskie w Rzymie. No i tam byłem. Chociaż też w tym rozdziale było coś pięknego, ponieważ to był opisywany ich pobyt w Rzymie i wszystkie potem te momenty, które zostały wspomnieniami do końca życia. No i też coś bardzo przykrego i urzekającego, to ta dziewczynka, zapomniałem jej imienia na V, no i jej los. I to było przykre. Naprawdę w tej książce jest skryte wiele uczuć i wiele emocji i też taka huśtawka tych uczuć, ponieważ raz jest dobrze, a dosłownie za 2 zdania jest nieciekawie. Czyli tak naprawdę, tak jak w prawdziwym życiu. I tak samo jak z Życiem Pi. Jeżeli nie chcecie tego przeczytać, obejrzyjcie film, który jest równie dobry i właśnie po prostu tak klimatyczny, że jedyne, o czym myślicie, to to, że chcecie wlecieć na wycieczkę do Włoch. A dzisiaj to by było na tyle. Nasze 5, 10 i 15 okazały się bardzo fajne i przyjemne. Naprawdę nie narzekam i polecam tak zrobić. Może ja też nagram jeszcze kiedyś taki film. Tutaj standardowo macie mojego Goodreadsa. Jeżeli jesteście zainteresowani moimi update'ami czytelniczymi, to poza YouTube'em jest to drugie najlepsze miejsce, by je śledzić. No i co? No i cześć. Mam nadzieję, że widzimy się w następnym filmie.